jawny rejestr pedofilii jest tylko w jednym kraju na świecie, są to Stany Zjednoczone, i stwierdzono, że nie przyniósł żadnych skutków pozytywnych. Zgadzamy się, że do rejestru pedofilii powinien mieć wgląd placówki, które zatrudniają na przykład jako wychowawców osoby, jakieś osoby zatrudniają jako wychowawców. Oni powinni mieć możliwość skontrolowania, czy takie osoby nie są na liście pedofili, nie były skazane za tego typu przestępstwa. Natomiast równocześnie pamiętajmy jedną rzecz. 80% przypadków pedofilii dotyczy rodzin lub bliskich znajomych. Oznacza to, że pojawienie się na jawnej liście osób, które były skazane za pedofilię, jednocześnie stygmatyzuje ofiary. Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak planowany rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym wpłynie na zjawisko pedofilii. Moim gościem jest pan Mariusz Dzierżawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Pro Prawo do Życia, inicjator akcji Stop Pedofilii. Tak, w roku 2014 była taka inicjatywa ustawodawcza, która miała zapobiec promocji pedofilii w szkołach na wzór zachodni. No niestety ta inicjatywa ustawodawcza, która zebrała 250 000 podpisów Polaków, została odrzucona głosami PO. Tam były obawy, że całkowicie możemy zrezygnować z edukacji seksualnej. Jakby takie były głosy, że nie będzie tego w szkołach, a jednak to jest ważne. To byłoby straszne, gdyby nie było edukacji seksualnej. Nie wiem, czy pani chodziła do szkoły i miała pani edukację. Miałam w szkole podstawowej takie zajęcia, gdzie rozmawialiśmy. To byłoby straszne, gdyby nie było edukacji seksualnej w szkołach. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj nie o tym. Dzisiaj rozmawiamy o mapie, która ma powstać przy okazji projektu ustawy o przestępstwach na tle seksualnym. Mapa pedofilów potocznie nazywana. Jak pan uważa z perspektywy eksperta, czy faktycznie taka mapa pomoże załagodzić i zmniejszyć takie zjawisko, jakim jest pedofilia? Z pewnością nie wpłynie to na przyczyny takiego dramatycznego rozwoju pedofilii. Być może pomoże w ograniczaniu tego zjawiska, tego nie wiem. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, że w ostatnich dziesięcioleciach, głównie na Zachodzie, pedofilia się rozwija, głównie za sprawą polityków. No przed 30-20 laty głośna była sprawa Marka Dutroux, pedofila belgijskiego, pedofila i seryjnego mordercy, który był ochraniany przez swoich przyjaciół w rządzie. Ale wróćmy na nasze podwórko, czyli do Polski. Proszę powiedzieć, bo są takie głosy sprzeciwu, na przykład posłowie Partii Nowoczesna mówią, że taka mapa w sumie nic nie pomoże, ponieważ większość tych przestępstw odbywa się w domu, tak, w czterech ścianach. Są to ojcowie, dziadkowie, przyjaciele rodziny, więc mapa nie za bardzo pomoże w takiej sytuacji. Czy faktycznie pan uważa, że jest więcej tego typu przestępstw w domu, czy w otoczeniu takim bliskim, niż od kogoś obcego? Ja myślę na podstawie tych danych z Zachodu, że to jest zjawisko, które odnosi się nie tylko do domów, odnosi się przede wszystkim do szkół. I ta edukacja seksualna, od której zaczęliśmy, tak naprawdę to jest przygotowanie kadr dla pedofilów. Dlaczego? Dlatego, że w szkołach to tak naprawdę odbywa się molestowanie seksualne. Rozmowy są o miesiączce, o jakichś takich zjawiskach. Może teraz rodzice częściej mówią to w domu, ale ileś lat temu jeszcze to był temat tabu. I często właśnie w szkole rozmawiano o takich sprawach, których bali się czy wstydzili podejmować rodzice. Więc mi się nie wydaje, i ja miałam takie zajęcia, nie uważam, żeby to był jakiś przyczynek do pedofilii. Chcę pani powiedzieć, że w minionych latach matki nie rozmawiały z córkami o miesiączce.
Nie mówię, że nie rozmawiały, że był to ileś lat temu, 15-20 lat temu, był to temat tabu. W jakim sensie był temat tabu? No taki, że na przykład moja babcia z moją mamą niekoniecznie musiała o tym rozmawiać. Może no, już nasze mamy mojego pokolenia rozmawiały, ale kiedyś się o tym krępowano zwyczajnie mówić. I to naprawdę nie uważam, żeby to był, pamiętam, że w podstawówce nawet te lekcje były dzielone. Dziewczynki miały oddzielnie, chłopcy oddzielnie i nie wydaje mi się, żeby to był przyczynek do pedofilii. W liceum też mieliśmy zajęcia już całą klasą, byli to już nastolatkowie po 16-17 lat i były śmiechy może podczas takich lekcji, ale też nikomu nie przyszło do głowy, że jesteśmy molestowani w jakiś sposób. Zakładali Państwo prezerwatywę na banana? Nie, nie zakładaliśmy. To jest jedna z ulubionych technik seksedukatorów. No, zapewne Pani, jak Pani się przygotowywała do tego programu, to Pani czytała na ten temat, prawda? Mi się wydaje, że to jest jakiś odsetek, może ktoś kiedyś tak zrobił i zostało to, brzydko mówiąc, rozdmuchane. A czytała Pani taki dokument, jest oficjalny, sygnowany przez Federalne Biuro Edukacji Zdrowotnej Niemieckie trochę odbiegamy od tematu, bo bo Pani tutaj sugeruje, że pedofilia to jest zjawisko, które dotyczy rodziny, a ja odpowiadam, że nie, że to politycy się tym zajmują, promocją, lobby homoseksualne. Ale homoseksualizm to nie jest pedofilia, też nie możemy wrzucać wszystkiego do jednego worka. Tyle tylko, że 40% ofiar pedofilii jest związane z aktami homoseksualistów. I teraz oczywiście możemy udawać, że tak nie jest. Tak? Jeśli pani chce tutaj prezentować głosy partii Nowoczesna, ja jestem obiektywna, ja nie prezentuję, tylko mówię, że są takie głosy. Ale ta ustawa jest po pierwszym czytaniu, ustawa, o której dzisiaj mówimy, o tym projekcie mapy i wszyscy byli za. Tak? Jak wszyscy byli za, no to po co my tutaj rozmawiamy? O tym, czy faktycznie to jest potrzebne i czy coś zmieni. Niech pani rozmawia z autorami, jak wszyscy są za. Rozmawiam z panem, nawet z ekspertem. Ja nie jestem ekspertem od penalizacji, jestem ekspertem od zjawisk społecznych i trzeba widzieć przyczynę. Wiek inicjacji seksualnej na Zachodzie się obniża systematycznie, prawda? Tak, tylko że w Polsce jest ciągle kilka lat wyżej niż na Zachodzie. I to jest związane z tym, że na Zachodzie jest ta postępowa edukacja seksualna, bo pani się jeszcze w Polsce nie przytrafiło to, żeby pani naciągała w towarzystwie kolegów w liceum prezerwatywę na banana albo na jakiś inny fantom penisa, jak to się robi, jak to jest powszechne w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Belgii i tam, gdzie się rozwija ta edukacja seksualna. To była rozszerzona biologia, tak? A niekoniecznie. Tak było w Polsce i w Polsce nie jest tak źle jak gdzie indziej, dlatego pani miała szczęście, ale pani rówieśnicy w Anglii, w Niemczech, w Szwajcarii takiego szczęścia nie mają. I tam wróćmy, bo niestety też mamy ograniczenia czasowe, reasumując, czy faktycznie taka mapa przyczyni się do zmniejszenia zjawiska? Trudno mi powiedzieć, ale promocja pedofilii w szkołach, w mediach, trzeba się sprzeciwić zdecydowanie pornografii, trzeba się sprzeciwić lobby homoseksualnemu. To są realne przyczyny. Zalew pornografii, o którym się tak niewiele mówi w mediach, to jest coś, co niszczy seksualność ludzką, niszczy seksualność, niszczy wrażliwość dzieci i czyni dzieci łatwym łupem dla pedofilów. I z tym trzeba skończyć. I tym może zakończmy. Drodzy rodzice, uważajmy na to, co oglądają nasze dzieci. Monitorujmy to. Dziękuję bardzo za rozmowę.